Pracujesz w szkole. Mhm. Udało ci się sprawić, że te dzieciaki naprawdę do ciebie przychodzą z problemami. Mam na to sposób. Jaki? Kilka lat temu zauważyłem, że szkolni specjaliści mają taką łatkę, że tam się idzie za karę. Szukaliśmy jakiegoś takiego rozwiązania, żeby te dzieci zachęcić. W moim gabinecie, oprócz tego, że są wszystkie rzeczy, które są w gabinetach u psychologów, jest też bufet. Oni sami przychodzą, bo im się chce pić, chcą Aha. jeść, chcą sobie zrobić szybko herbatę albo zalać kawę. No ale jak już są i zalewają tą kawę, no to tworzy się jakaś relacja. I czasem muszą sobie przyjść na cztery takie kawy, żeby coś powiedzieć, ale ja mam czas. I przychodzą. Przychodzą dzieciaki, opowiadają historię. I czasami to są problemy, z którymi można sobie poradzić od tak. A ale czasami... nie wiedzą tego od razu. Ty wiesz? Ja już słuchałem tych historii bardzo długo, więc wiem, kiedy to idzie w dobrą stronę, a wiem, kiedy na przykład moja pomoc nie wystarczy, będę musiał przekierować takiego nastolatka gdzieś do bardziej fachowej pomocy. I tutaj nie czujesz bezsilności, kiedy okazuje się, że tej pomocy nie ma tyle, ile by mogło być? Ja czuję bezsilność, dlatego ja też ich nie zostawiam nigdy na lodzie, czyli pracuję głównie interwencyjnie i rzeczywiście pracuję na takim szybkim, doraźnym kontakcie, ale zawsze taki feedback ode mnie płynie, no dobrze, ale jeśli będziesz musiał długo czekać na termin, przegadamy to, albo jak będziesz miał kryzys, to po prostu zadzwonisz i coś wymyślimy. Jakie wiadomości przychodzą w nocy? Nie ma reguły. Czasami tylko takie, że na drugi dzień mam chemię i boję się iść na tą chemię i to jest taka spoko wiadomość, ale też zdarzają się takie, wracam pijany z imprezy, nie wiem, co będzie w domu. Zdarzało ci się ubrać i pojechać? Zdarzało mi się ubrać i pojechać. Tak, takie czasy są, że rzeczywiście zdarzało mi się poprosić koleżankę, żeby jechała ze mną, pedagogzkę, z którą pracuję, i jechaliśmy czasami razem, więc to się czasami zdarza.